Witam, z tej strony Tomek. W tym roku testuję bardzo dobre główki Fox Rage'a. Są trzy rodzaje tych główek. Generalnie stosuję je do koni, sandaczy i szczupaków. Najmniejsze i najdelikatniejsze jest to seria Finis. Stosuję je do koni. One są bez takiego zadzioru, który powoduje rozerwanie niekiedy gum i w tych przypadku do takich przynęt mniejszych uważam, że haki bez tego zadzioru są lepsze, gdyż nie rozrywają ich. Bardzo fajne sandaczowo-koniowe fajne główki z tej serii Finis. Potem jest seria X, która jest taką uniwersalną serią między szczupakiem, sandaczem już, które stosuję właśnie do tych ryb. Gramatura jest różnorodna, także tutaj możemy dostosować sobie jak chcemy. Haki są bardzo mocne, bardzo ostre i seria X Strong. No tutaj są już takie główki, tutaj mam taką jedną otworzoną i tu już są haki wzmacniane. X Strong, sama nazwa mówi Strong, czyli strasznie mocne, naprawdę są bardzo, bardzo mocne. Tutaj stosuję te haki już do przynęt typowo szczupakowych, na duże przynęty, gdzie dozbrajam dodatkowo do zbrojką. Jest tu już ten zadzior, który ułatwia mocowanie dużych przynęt. W tych dużych przynętach nie ma problemu, że ją rozerwiemy, bo już po prostu jest kawał mięsiwa, które możemy przebijać i wtedy fajnie ta główka z serii Strong, te główki trzymają przynętę. Także słuchajcie, testuję w tym roku i powiem wam, że jestem mega zadowolony. Bardzo ostre, szybkie, nie ma z tego spadu, fajne, wysokie kolanka, to jest bardzo, bardzo ważne. Także polecam, spróbujcie, kto nie łowił, bardzo dobre główki.